Bo wyglądać na filmach trzeba dobrze. Dzień dobry, Remigiusz Wróbel, Fundacja Przymocnie. Proszę Państwa, ja nie wiem, o czym będzie to nagranie. Dowiem się dopiero po tym, jak już go dokonam. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że chodzi w tym o sytuację psychiczną, sytuację życiową, w jakiej się znajduję od kilku tygodni. To jest sytuacja niewiarygodnie wzmożonego stresu. Nie będę mówić napięcia, tylko po prostu stresu, już takiego hardkorowego. Z braku lepszych wyrazów posługuję się takimi kolokwialnymi określeniami. Gdyby Państwo słyszeli jakieś przejeżdżające auta, to dlatego, że tak, z tyłu na ulicy, ulicą przejeżdżają auta. Pojęcia nie mam, jak obsługiwać ten samochód. Wydaje mi się, że szyby można zamykać tylko i wyłącznie, kiedy auto jest w ruchu, włączone. Ja włączać auta nie będę, ponieważ ostatnim razem, kiedy auto włączyłem i nim jechałem, to po kilkunastu sekundach zakończyło się to dachowaniem. No i nie chcę się też tutaj nagrzać, dlatego mam nadzieję, że te dźwięki nie będą przeszkadzać. Ale do rzeczy, tak? Ogromnie wzmożony stres związany z moimi paranojami. Skąd te paranoje? Całe moje dzieciństwo, którego tak naprawdę nie pamiętam, o którym mogę powiedzieć, że go nie było w istocie, bo nie dość, że jako osoba z zespołem Aspergera, ja pozostając pod takim nawałem impulsów, bodźców z otoczenia, pozostawałem nieco w tyle, bo potrzebowałem więcej czasu, żeby sobie wszystko w głowie poukładać, żeby wszystkiego doświadczyć. Czasami czegoś doświadczałem fizycznie w punkcie X, a tak naprawdę docierało to do mnie, powiedzmy, nawet kilka tygodni później, więc ja zawsze byłem za taką mgłą, jak to się mówi. To jest jakby jeden aspekt, tak? Dlaczego nie pamiętam mojego dzieciństwa i zdecydowanie większą część czasu, zdecydowaną większość czasu spędzałem w głowie, ale też jakby i duszy, we własnej duszy. Drugim aspektem jest właśnie, były właśnie okoliczności, sytuacje, wydarzenia, którymi bardzo nasiąkłem już w bardzo wczesnym wieku. I bardzo, bardzo wcześnie zacząłem się nad wyraz stresować wszelkimi sytuacjami, scenariuszami, które mogłyby się wydarzyć, do których tak naprawdę nigdy nie dochodziło, ale które teoretycznie mogłyby mieć miejsce. Od kiedy pamiętam, żyję w paranoi czarnowidztwa. To, że ja teraz mówię tak powoli, to, że szukam słów, to, że moja pamięć jest bardzo taka poszarpana, afekt spowolniony i taki wyblakły, koncentracja, tak, nieudolna i tak dalej, to są wszystko
rezultaty, efekty tego, że mnie od kiedy pamiętam zjada niewiarygodny stres o wszystko. I kiedyś w jednym filmie już sprzed 2 lat mówiłem o tym, że oczywiście moje dzieciństwo mogłoby wyglądać znacznie gorzej. Oczywiście, że tak. Mogłoby mnie nawet w ogóle nie być teraz tutaj. No ale trzeba powiedzieć, że co najmniej nie było też różowo. Było bardzo źle, było tragicznie. Nie wchodząc w szczegóły, doświadczałem przemocy psychicznej, ogromnej przemocy psychicznej. Fizycznej również zdarzało się, ale przede wszystkim atmosfera w tak zwanym domu rodzinnym była do tego stopnia zatruta, toksyczna, nieprzewidywalna, że moje życie, całe, absolutna większość mojego życia Absolutną większość mojego życia ja spędzam na ucieczce. Realizuję dziesiątki metod uciekania od rzeczywistości, z których często sobie nawet do tej pory jeszcze nie zdaję sprawy. Jedną z takich, może inaczej, rezultatem tego mojego uciekania jest na przykład ostentacyjne poczuwanie się do roli ofiary, zatruwanie atmosfery dookoła mnie do tego stopnia, że można w powietrzu, jak tu się mówi, zawiesić siekierę. Ja potrafię być ogromnie nieprzyjemnym człowiekiem. Nawet jak na siebie, to nawet nieźle sobie już teraz zdaję z tego sprawę. Oczywiście jest tym ogromna zasługa Anny. Ja w dzieciństwie i w okresie dorastania byłem świadkiem ogromnej liczby rękoczynów. Byłem świadkiem tego, co różni partnerzy wyrządzali mojej matce, wyrządzali mojej siostrze, mnie również. Do domu była wzywana policja, tak, był alkohol. Ogromne awantury. I nie ma w tym nic dziwnego, że ja bardzo szybko zacząłem się stresować wszystkim, dosłownie wszystkim i we wszystkim widzieć problem, górę nie do przeskoczenia. Nie ma nic dziwnego w tym, że ja w pierwszej kolejności, niestety, ale taka jest prawda, w pierwszym bardzo jednak mocnym impulsie ja do życia podchodzę z ogromną niechęcią, z ogromną obawą i lękiem. Od kiedy pamiętam, ja jestem, już nawet nie jestem zmęczony, jestem po prostu wycieńczony. I tym bardziej dochodzenie do tego, kim ja tak naprawdę jestem, do swojego zdrowia psychicznego, kosztuje mnie niewiarygodnie dużo energii, tak? A ciężko wykrzesywać z siebie jakąkolwiek energię, kiedy jestem wycieńczony i na szczęście już teraz zdaję sobie z tego sprawę i nie zasłaniam się jakimiś stwierdzeniami o tym, że nie, ja wcale nie odczuwam stresu, że ja pracuję pełną parą, że mam energii 100% w sobie. Na szczęście nie jadę już na tym wyparciu. Czynnikiem, o który, na punkcie którego mam absolutną paranoję, natomiast bo to się tyczy właśnie tej mojej aktualnej sytuacji, są pieniądze. To wygląda u mnie tak, że możemy mieć znaczną nawet nadwyżkę pieniędzy, chociaż pod koniec miesiąca, czy na początku miesiąca nigdy nie jest tak, że jeszcze jakoś tam nie musimy dorobić do czynszu, powiedzmy, czy na jakieś rachunki, czy na paliwo, czy na leki, czy na koszty leczenia zwierząt itd., itd. Ale nieważne, czy mamy jakąś nadwyżkę w danym momencie, możemy w coś pieniądze zainwestować,
gdzieś pojechać, coś zrobić. Mówię tutaj na przykład o zbiórkach charytatywnych, tak, z których nauczyliśmy się czerpać spore pieniądze, chociaż to są oczywiście, to nie są pieniądze regularne, ale o tym kiedy indziej. Nieważne, ja mam ciągły niedosyt, może inaczej, mogłoby się wydawać, że ja mam ciągły niedosyt, że mnie po prostu jest ciągle mało, ale ja po prostu nie umiem się nie martwić, ja we wszystkim widzę problem. Kiedy dostajemy przykładowo jakąś darowiznę, chociaż w ostatnim czasie dzieje się to bardzo rzadko, to ja się martwię tym bardziej. Pomyślcie sobie, to jest okropne. Ktoś zechciał nas wesprzeć, tak? Komuś się podoba nasza działalność. Ktoś wyznaje te same wartości, co my. Ktoś chce nas wesprzeć w naszych celach statutowych. Ktoś chce nam pomóc. Daje po prostu od siebie, oferuje jakieś rozwiązanie, tak? Na przykład właśnie w postaci finansowej, czy ktoś przekazuje nam jakieś ubrania, jakieś sprzęty, zabawki, książki, sprzęt RTV AGD i tak dalej. W pierwszym impulsie mnie to boli, bo to oznacza, że ja będę musiał zapoznać się z tym, powiem tak kolokwialnie, towarem. Będę musiał zastanowić się nad tym, co mogę z nim zrobić. Będę musiał poczynić, zaprojektować jakąś logistykę, tak? Czy na przykład zabawki pójdą na materiały plastyczne dla dzieci, które będą do nas przychodzić do salonu. Czy coś raczej nadaje się na sprzedaż do jakiegoś komisu, czy coś nadaje się na przeróbki artystyczne i do dalszej sprzedaży. A jeżeli będę musiał poczynić logistykę, to znaczy, że też będę musiał ten towar gdzieś fizycznie po prostu ulokować. Dom jest bardzo duży, mamy obszerny garaż. On już jednak w tym momencie jest w dużej mierze załadowany, tak? Czyli ta sytuacja będzie ode mnie znowu wymagać pracy fizycznej. A przypominam, jestem wycieńczony i tak w kółko coś. Ja bardzo często zastanawiałem się nad tym, czy ja faktycznie jestem niewdzięczny z natury. Na szczęście dochodzę do wniosku, nie, ja nie jestem niewdzięczny z natury. Ja jestem, mając skończone 30 lat, jestem chyba najbardziej zgorzkniałym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałem. Może za wyjątkiem mojego dawnego, najlepszego przyjaciela, u którego nie wiem, co się teraz dzieje, ale przypuszczam, naprawdę skłaniam się ku temu, że on też ze swojego zgorzknienia nie wyszedł. I dzisiaj jest szczególny dzień, bo dzisiaj rozwiążą się, ale dzisiaj znajdą swój finał, będą miały swój finał dwie sytuacje, nie będę podawać szczegółów, które rozstrzygną o tym, czy wyrobimy się w tym miesiącu z zapłaceniem czynszu, czy nie. Ja muszę być obecny przy finałach tych sytuacji, ja muszę w nich uczestniczyć aktywnie. A czasami to moje czarnowidztwo przewiduje bardzo absurdalne scenariusze. I z całym szacunkiem do mojej matki, która zrobiła to, co mogła, żebym wyrósł na dobrego, szczęśliwego człowieka, to jednak ona zatruła mnie ciągłym zamartwianiem się o finanse. Teraz ja już nie potrafię zamartwiać się o finanse, nawet kiedy one naprawdę wyglądają u nas dobrze. W ogóle też to przejście z pracy na etat, tak, na taką pracę freelancingową, w takim trybie freelancerskim. Znaczy mamy oczywiście jakieś tam drobne darowizny, tak, ale mamy jeden program odpłatny, DD Detox, mamy właśnie zbiórki charytatywne, współpracujemy z różnymi skupami, prowadzimy drobną sprzedaż detaliczną. Ja jeszcze do niedawna udzielałem lekcji języka angielskiego.
Potem znowu się posypałem psychicznie, znowu nie mogłem tego robić. Cały czas boję się, że nie będę potrafił do tego wrócić. Kiedy to mówię, to i słucham siebie, to to mnie samemu wydaje się, że to jest taki, tak jak mamy żal posty pisane, a to jest taki żal film kręcony, tak, telefonem. Ale nie chcę tego słyszeć w ten sposób. Misją naszej fundacji jest pokazywanie tych takich na żywca, tak? Pokazywanie na żywca tego całego mroku, tego całego syfu, który tkwi w człowieku, bycie w tym szczerą osobą. Nie znamy, prawdopodobnie nie ma drugiej organizacji, której działalność polegałaby na kręceniu filmów psychoedukacyjnych, w których ujawniamy się z takimi rzeczami. Chociaż oczywiście przypominam, ogromna liczba filmów, które były dotychczas publikowane dla ogólnie, tak, dla szerokiej publiczności, jest w tym momencie zarezerwowana wyłącznie dla osób wspierających kanał. Natomiast to nagranie, które teraz czynię, chciałbym, żeby ono było publiczne. Chciałbym, żeby ono było publiczne, bo właśnie teraz dochodzę do bardzo, bardzo ważnego wniosku. Znaczy, ten wniosek jest już dla mnie oczywisty od jakiegoś czasu, ale nadal nie zrobiłem sobą na tyle porządku, żeby z tego wniosku uczynić realną prawdę mojej egzystencji. Ten wniosek brzmi: w życiu nie chodzi o spokój. Życie nie jest spokojem i nie może być spokojem. I to nie o to chodzi, żebyśmy angażowali się w wojny, żebyśmy wystawiali się na cierpienie, niepotrzebnie konfrontowali się z rzeczami, których wcale nie potrzebujemy. Nie o to chodzi, żebyśmy nie odcinali się od toksycznych osób z naszego środowiska. W ogóle nie o to chodzi. Tylko życie jest jak żelazo, tak? Nieustannie kute w gorącym ogniu. Życie jest przepływem, życie jest ciągłą zmianą. To są takie frazesy, ale one są ogromnie prawdziwe, tak? Znaczy za nimi stoi ogromnie ważna prawda, która, mam nadzieję, też dzięki temu mojemu przesłaniu dotrze do jeszcze większej liczby osób. Błędem jest liczyć w życiu na spokój, natomiast jest bardzo mądre być w swoim własnym życiu, w swojej własnej grze biznesmenem, który to wszystko obserwuje, stara się podejmować jak najwłaściwsze decyzje, który cały czas działa, inwestuje swój czas, zasoby, energię, swoją mądrość w to, żeby w każdej chwili, każdego dnia być trochę dalej. I ja teraz, nagrywając ten film, wychodzę ze swojego cienia, wychodzę ze swojego cienia do Państwa, mówię o tym naprawdę, co mnie gnębi, z czym najczęściej naprawdę nie daję sobie rady i co jest brzydkie. I co mi się nie podoba, tak? Ale z czym staram się po prostu coś zrobić. Ja wychodzę teraz ze swojej strefy komfortu i to jest dla mnie taki krok naprzód. To jest dla mnie uświadomienie sobie, tak? Pokazanie samemu sobie, że nawet w takim stanie stresu ja mogę cały czas nagrywać, mogę cały czas mówić, po prostu wypowiadać się, znajdować odpowiednie słowa na to, by przekazać moje myśli dokładnie, precyzyjnie. I oczywiście za kilka godzin może się okazać, jest takie ryzyko, że z domu, do którego się Anna z Weroniką wprowadziły 2 miesiące temu, tak? Prawie 2 miesiące temu, że będziemy musieli zrezygnować.
Chociaż nie chce mi się w to wierzyć, ale takie ryzyko jest. A przecież tworzymy salon, tak? Już zorganizowaliśmy dwa wydarzenia. Przecież odwiedziło nas kilkanaście osób, 20 osób łącznie, tak? 19 chyba. I utworzyliśmy dla nich grupę na Facebooku i chcemy dalej w tym działać, robić to dalej. I tym osobom się ogromnie podobało i wiem, że one chcą więcej, bo rozmawiałem z nimi o tym. I nawiązują się pierwsze możliwości współpracy. Jakiej współpracy, o tym jeszcze dokładnie nie będę mówić, bo to jest jeszcze w zalążku, tak? Ale właśnie ten zalążek już mamy, on jest kolejnym naszym zasobem, bogactwem, bo zawiązaliśmy taki pierwszy tutaj osiedlowy networking. I ogromnie mi na tym zależy i mam nadzieję, że będziemy to rozwijać. I wiem, że jeżeli nie będę, ja to wiem, że jeżeli każdy dzień mój będzie inwestycją w to, żeby pójść krok dalej, to mówiąc eufemistycznie, nie zginiemy. W życiu nie można liczyć na spokój, bo wiem, obserwując moją matkę, a we mnie cały czas siedzi jej demon mojej matki, tak, która ogromną większość swojej energii ukierunkowywała na to, żeby dookoła niej był porządek, czystość, żeby dookoła niej było schludno, spokojnie, żeby wszystko było jasne, klarowne, żeby nic nie zalegało. Mówię to w kontekście na wszystkiego. Spraw urzędowych, finansów, czy po prostu zwykłego porządku w mieszkaniu, tak? Ale kiedy wypływa się na takie głębokie wody, kiedy jest się człowiekiem ambitnym i chce się zmierzać do czegoś wielkiego, to życie nie może tak wyglądać, bo czymś innym zupełnie, tak, jest dążenie do takiego wyciszenia wszystkiego dookoła siebie i w sobie też. I to jest tak naprawdę śmierć. A czym innym jest działanie. I wiadomo, że dookoła tego dzieją się po prostu rzeczy. Nie da się wszystkiego zrobić naraz. Często tworzy się jakiś bałagan, jakaś dezorganizacja. Cały czas trzeba na nowo podejmować decyzje. Cały czas pojawiają się nowe czynniki, które trzeba brać pod uwagę. Nowe możliwości, które trzeba przeanalizować, czy są dla nas dobre i z których może będziemy mogli skorzystać. A jeżeli tak, to w jaki sposób, kiedy, z kim, gdzie. I tak dalej, i tak dalej. I temu demonowi mojej matki, który we mnie siedzi, się wydaje, że to jest złe, że to jest niewłaściwy w ogóle, niewłaściwa metoda postępowania. Ten demon żeruje właśnie na tym wycieńczeniu i bierze je sobie za taki w sumie jedyny, a zarazem ostateczny argument za tym, że to nie tak powinno być. Tylko że demon jest demonem, tak? A ja jestem sobą. I cieszę się bardzo, że nagrywam ten film, bo dobrze jest mówić o takich rzeczach, to jest bardzo ważne mówić o takich rzeczach, także do samego siebie. Polecam w ogóle nagrywać samego siebie, nawet tak do szuflady. I mówić. Rozmawiać z samym sobą. Cieszę się, że nagrywam ten film, bo przydał mi energii, przydał mi nadziei na to, że będę mógł tego swojego demona całkowicie wyłączyć ze swojego życia i robić to, co naprawdę do mnie należy. A wiem, że to, co do mnie należy, umiem robić bardzo dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę.
Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.